Jagiellonia, widzę mistrzów. No, to by było coś. Chociaż zaraz. Jeżeli dobrze mi się przypomina, to na stadionie w Białymstoku był fragment Ligi Mistrzów. No tak, oczywiście to było prześmiewanie się z piłkarzy Legii dosłownie kilka dni po tym, jak Bereszyński zaszczycił wszystkich swoją obecnością na stadionie Celtiku Glasgow. Zawsze jest pewnie sposób, żeby umieścić Jagiellonię w Lidze Mistrzów, ale żeby nią wygrać Ligę Mistrzów, to już musi być Football Manager. Tak, dobrze trafiliście, to jest Football Manager. I jesteśmy już w Football Managerze. Wiele osób chciało, żeby ten film powstał, więc proszę bardzo, mamy akurat taki okres w FIFA, że nie ma co nagrywać, więc warto moim zdaniem taki film pokazać. To jest kariera, którą grałem w Football Managerze jakiś rok temu, trochę teraz powróciłem do niej, żeby przypomnieć sobie, jak to wyglądało właśnie przed nagraniem tego filmu. I proszę bardzo, mamy rok 2024. Jagiellonia. Zobaczmy w ogóle, jak się prezentuje nasza kadra. Tutaj mamy oczywiście zespół i teraz uwaga, uwaga, bo tu może być duży szok. Weźmy może sobie informacje ogólne i według pozycji. Jest nadal Bartłomiej Drągowski, ale co do Drągowskiego, to zobaczmy sobie historię. Aktualnie jest warty 12, ale jak możecie zauważyć, grał w PSG. Jak to się stało? Sprzedaliśmy go za 5, niecałe 6 milionów euro, a potem jak wygasł mu kontrakt, wrócił za darmo. Spędził tam 3 lata z hakiem, zagrał w pierwszym zespole PSG raptem, nie wiem, 6 spotkań w lidze, większość grał w rezerwach, więc kariera we Francji mu się nie udała. Wrócił do Jagiellonii i tu oczywiście nadal gra, już ma właściwie prawie, no już ponad 150 meczów ligowych, pewnie 200 w sumie, biorąc pod uwagę też puchary, bo tutaj oczywiście pucharów ta statystyka nie uwzględnia. Co do ciekawszych zawodników, oczywiście weźmy sobie według wartości Carlos, bo to jest gwiazda mojego zespołu. Jak widzicie, nic specjalnego tu nie wygląda, ale to jest najlepiej zarabiający, 120 tysięcy tygodniowo. To jest tygodniówka na poziomie dzisiejszej Premier League i to naprawdę wysokiego poziomu Premier League, ale jak możecie zauważyć, w 119 meczach ligowych strzelił 129 bramek. I ogólnie jego statystyki są zdumiewające. Przeszedł z Realu Madryt C. To był transfer w ciemno. Był wystawiony na listę transferową przez Real Madrid C. Ogólnie, jeżeli ktoś jest w trzeciej drużynie Realu Madrid, to nie opatrz się go kupować, bo częściej w Castilla mamy ciekawszych zawodników za podobne pieniądze, ale zaryzykowałem i proszę bardzo. W pierwszym sezonie 21 bramek ligowych, 14 asyst, potem 37 bramek ligowych, 40 i w ostatnim sezonie 31, ale ogólnie w sezonie 22-23, w całym sezonie rozegrał 45 meczów, strzelił 54 bramki, z czego 12 w Lidze Mistrzów w 13 meczach. To jest zawodnik, którego warto tutaj analizować, bo może też grać na pozycji ofensywnego pomocnika. Aktualnie już ta pozycja nie jest jego taką naturalną, bo naturalna jest NS, czyli środkowy napastnik. Były czas, kiedy te dwie pozycje były jego naturalnymi. Teraz na ofensywnym pomocniku mniej grał. Przez jakiś czas jego wykańczanie akcji było niskie i teraz też w sumie jest niskie, więc starałem się go na ten temat uczyć. Nadal jest i tak świetnym zawodnikiem. Co do innych zawodników, których warto zwrócić uwagę, to Thierry Collard. Były zawodnik PSG, też głównie grał w rezerwach. Kupiłem go zaledwie za 350 tysięcy euro, teraz jest warty 20 milionów. Też jest świetnym zawodnikiem. Strzela dużo bramek, dużo asystuje. Głównie ściągałem go na pozycję prawego skrzydłowego, ale też gra na napadzie, głównie właśnie na napadzie gra, a nie na skrzydle. Na skrzydle gra tylko z wymuszenia. Dlaczego? Bo Przemek Frankowski, czyli zawodnik oryginalny, który jest od początku tej kariery w Jagiellonii, jest nominalnym skrzydłowym. Może grać na środku, może grać na lewym skrzydle, za napastnikiem, na prawym skrzydle. Ogólnie rozegrał już 303 spotkania ligowe, jest rekordzistą, jeżeli chodzi o Jagiellonię w lidze.
Możemy to zauważyć z statystyki, no głównie to nie ma nic fenomenalnego. Po prostu jest to zawodnik bardzo regularny i potrzebny drużynie. Cardo, też bardzo ważny zawodnik, nasz czołowy stoper, też przeszedł z PSG. Trafił tam za 23 miliony i potem okazało się, że tam nie przebił się i do nas trafił za 7,25 miliona euro. To jest jeden z tych poważniejszych transferów, jeżeli chodzi o nasz zespół. Najpoważniejszy to chyba jest Danilo. Danilo, który jest bardzo uniwersalny. Kupowałem go na lewą obronę, jak widać. Kompetentny, ale głównie nim gram na tej pozycji, na pozycji wysuniętego lewego obrońcy. Za chwilę pokażę dlaczego. Kosztował mnie bardzo dużo. Zobaczcie, to jest bardzo uniwersalny zawodnik. Jak na lewego obrońcę ma świetne statystyki ofensywne. Kupiłem go za 16 milionów z Sao Paulo. No, myślałem, że będzie mnie mniej kosztował, ale wiadomo, w Brazylii to zawodnicy kosztują trochę więcej. Na razie jeszcze nie rozegrał się na tyle, na ile bym się tego spodziewał. Liczę, że będzie grał o wiele lepiej. Tomasiewicz to jest kolejna legenda, taka można powiedzieć, bo już 210 spotkań rozegrał. Były zawodnik Legii. Wiele klubów się o niego starało, ale on regularnie trafia na listę strzelców, trafia na listę asystentów. Ostatni sezon trochę gorzej, bo miał troszkę kontuzji, ale na przykład te dwa sezony. Tutaj 22 bramki w lidze, potem 13, ale ostatnie 4 sezony regularnie powyżej 10 albo równo 10 asyst. Pewny punkt środka obrony. Jeden z najlepszych zawodników w tej karierze. Hanslik to akurat jest zawodnik, którego mniej wykorzystywałem ostatnio, bo jest dosyć nowym zawodnikiem. Przyszedł z Blackburn, nie, z Blackburn tylko z Manchester United, bo trafił tam z Chelsea za darmo. W ogóle on jest wychowankiem Wisły, ale po kolei przenosił się do Brand, do Curychu, do Chelsea, do Manchesteru, był wypożyczony do Blackburn i potem trafił do Jagiellonii, bo był wystawiony na listę transferową. No, statystyk nie ma zbyt wybitnych, ale jak na zawodnika reprezentacji Polski, który jest podstawowym zawodnikiem reprezentacji, to bardzo dobrze. Drugi środkowy obrońca to też jest Francuz, też zawodnik, były Monaco. On trafił za darmo. Ogólnie ta kariera jest prowadzona wiele za darmo. João Elias to jest pierwszy zmiennik do środka. No jak sami widzicie, tych meczów ligowych nie ma aż tyle jak Hanslik czy Tomasiewicz. Pewne statystyki wyciąga, troszkę często był kontuzjowany. No i narzekał trochę, bo jednak przychodził do mnie raczej jako zawodnik na pierwszy wybór. Tak się spodziewałem, że będzie pierwszym wyborem. Ale jak się okazało, nie za bardzo. Damian spada, o! Kolejny transfer z PSG. 3,4 miliona euro, ale to jest z kolei świetny defensywny pomocnik. Jak sami możecie zauważyć, ma bardzo dobre statystyki, jeżeli chodzi o krycie, odbiór, przyjęcie piłki technicznie, pracowitość ma bardzo wysoką, ustawianie się, współpracę, waleczność może ma trochę niską i ewentualnie jeszcze bym powiedział, że determinacja. Jakby tak do 17-18 wzrosła, to mogłoby być defensywnym pomocnikiem światowej klasy, ale i tak, technika na wysokim poziomie, strzały z dystansu na wysokim poziomie, wytrzymałość, narzekam, ogólnie wszystko jest bardzo dobre. Dopiero początki jego kariery w Jagiellonii, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś z tym zagram, tą drużyną. Sawicki, o, i to jest talent z FMA, który był przed przejściem do Jagiellonii wielkim talentem, potem w realnym świecie przeszedł do Jagiellonii, wszyscy się podniecali, bo przecież świetny talent przechodzi z FMA i tak. Pierwsze 3 sezony był wyśmienity, tu nawet 26 bramek strzelił, co zaowocowało transferem do Bazylei. Potem trafił do Bayernu, gdzie oczywiście się nie przebił i wrócił do Jagiellonii za 8,5 miliona euro. W sumie straciłem na nim 2 miliony, ale jak widać po powrocie znowu jest geniuszem. W drugim sezonie po powrocie 15 bramek, 17 asyst. Ogólnie liga została przeze mnie zdominowana przez te lata. Za chwilę wam pokażę taktykę, jaką dysponuję. Jeszcze tu wam pokażę kilku zawodników, o których chciałbym wspomnieć. To akurat Krystian Bielik jest jako rezerwowy. O, Mystkowski jest jako zawodnik, też oryginalny Jagiellonii, ale zanim już dużo przygód, bo był wypożyczany do Widzewa, do Arki. Potem Walencja go kupiła za 2 miliony, gdzie w tej Walencji zagrał zaledwie jeden mecz w lidze. Potem wrócił do Jagiellonii za 195 tysięcy euro. Tutaj widzicie, pierwszy sezon po powrocie też genialny. Potem miał problemy z kontuzją. Tutaj się trafiła rywalizacja w postaci właśnie Collarda, Carlosa i nie mógł za bardzo grać, narzekał, więc go wypożyczyłem do Hoffenheim. Tam zagrał 9 meczów w lidze, co zaowocowało bodajże jego powołaniem na... za chwilę, mamy 24, to chyba teraz Mundial. Wiem, że gdzieś powołali go do reprezentacji, chyba właśnie na Mundial. Z tych ciekawszych zawodników innych, tu jest jeszcze na przykład Cancelo, o! To jest po prostu super transfer, znam go z FIFA. Był wystawiony na listę transferową w Benfice Lizbona i zaryzykowałem, znaczy zaryzykowałem, 49 tysięcy euro to żadne ryzyko. I zobaczcie, jakie on ma średnie oceny. Geniusz.
to w ogóle jeszcze 13 asyst, 10 asyst, 15 razy został na 32 spotkania graczem meczu. W ogóle to jest zawodnik, prosto znikąd się wziął w moim zespole i stał się z miejsca jednym z czołowych zawodników całej ligi z takimi statystykami. A sami możecie zauważyć, nie ma wybitnych statystyk, nie ma wybitnych tutaj jakości. Współpraca, waleczność, ustawianie się to nie jest na wysokim poziomie. Koncentracja, panowanie, decyzje też nie są wysokie, technika 12, dośrodkowanie zaledwie 13. Tutaj też nie jest nic wybitnie świetnego. Ma 30 lat, a jest jednym z legend. Jedną z legend, 178 meczów ligowych. Co do innych zawodników, tutaj można zwrócić uwagę też na Strausa, który jest też oryginalnym zawodnikiem. Ponad 200 spotkań już w lidze. Akurat tylko jedna bramka w całej karierze. Jeżeli chodzi o innych zawodników, to nic za bardzo specjalnego nie ma. W rezerwach mamy oczywiście kilku utalentowanych zawodników, ale biorąc pod uwagę, że niektórzy są klasą światową, to widać, że ich potencjał w porównaniu do nich jest dosyć niski. Jeszcze w U18 powinniśmy mieć kilku, jak widać też. Nasza szkółka jeszcze nie produkuje aż takich świetnych zawodników. Może zobaczmy kilku zawodników, którzy grali w Jagiellonii wcześniej, ale odeszli. Na przykład był to Krychowiak, tak. Miałem Grześka Krychowiaka, który przyszedł do mnie w wieku bodajże 32 lat z Arsenalu. Kupiłem go z Arsenalu za milion, w tym Arsenalu nie grał, był wystawiony na listę transferową. Zagrał u mnie, nie wiem, jeden sezon, coś więcej niż rundę, cały sezon zagrał. Był zmiennikiem, czasami podstawowym wyborem. No i spisał się nieźle, miał dobrą ocenę. Przyczynił się bodajże do Mistrzostwa Polski, do wielu Mistrzostw Polski, o których za chwilę wspomnimy. Jeżeli chodzi o byłych zawodników tej Jagiellonii, to jest Kamil Drygas, który był jednym z pierwszych transferów w ogóle w całej mojej karierze i on był jednym z tych zawodników, którzy na początku mojej kariery, jak sami widzicie, za milion trafił do Jagiellonii. On był motorem napędowym środka pola, grał na pozycji 6, 8, potem wraz z Tomasiewiczem kawałek zagrał i odszedł do Kubania za 2 miliony. W ogóle był jednym z podstawowych zawodników i właśnie tych, którzy napędzali te początki mojej kariery w Jagiellonii. 154 ligowe spotkanie. Jeżeli chodzi o innych znanych zawodników, to na przykład był tutaj Opare, który trafił do mnie z Porto, bo potem jego zastąpił oczywiście Cancelo z Benfiki. Jak sami widzicie, rozegrał kilkadziesiąt spotkań, ale właśnie przed przyjściem Cancelo to on był podstawowym prawym obrońcą i też wyciągał niezłe statystyki. Potem odszedł do Slovana. Jak widzicie, jego kariera dalej poszła troszkę nie tak jak trzeba, bo w Jagiellonii miał jakieś tam przynajmniej trofea krajowe. Nie wiem, czy w Slovanie wygrał puchar. Jeżeli chodzi o innych zawodników, to jest taki super talent, którego wyczaiłem w lidze norweskiej w Honefoss. Awansował do ekstraklasy, trafił za 53 tysiące euro i jak sami widzicie, rozegrał 100 spotkań ligowych i był naprawdę świetnym bramkarzem, miał dużo czystych kont. Jeżeli chodzi o byłych zawodników, to jest jeszcze jeden zawodnik, o którym chciałem wspomnieć, bo oczywiście wiele transferów za darmo przeszło i jednym z nich był Wayne Lockwood. Geniusz, 19 strzałów z dystansu, 18 wykańczania akcji, statystyki fizyczne na wysokim poziomie. Aktualnie Manchester, przyszedł do mnie z Chelsea, trafił do Manchesteru za 20,5 miliona plus. Z tego co pamiętam, to w kontrakcie ma 40% środków Manchester oddać z zarobku dla mnie, więc jeżeli ktoś go kupi, a możliwe, bo jest warty 36 milionów, ma 25 lat, jest bardzo uniwersalnym zawodnikiem, to możemy jeszcze na nim grube miliony zarobić. Ogólnie szkoda by mi było tego zawodnika, bo odchodził w takiej złej atmosferze, bo wymuszał transfer, więc mogłem na nim zarobić znacznie więcej, ale przynajmniej zapewniłem sobie ten procent. Jeżeli chodzi o innych zawodników, których warto wspomnieć, to na razie może zostawmy sobie to, bo weźmy sobie nasz klub. Tu możecie po kolei zauważyć, że w pierwszym sezonie, podświetli? Manager roku, jeżeli chodzi o to wiadomo, to są menedżerowie roku, to łatwo było wygrać, ale tak. W pierwszym sezonie Ekstraklasy wygrałem, w drugim wygrałem Super Puchar, w trzecim Puchar Polski, to miałem 2 lata bez Ekstraklasy, potem Ekstraklasy i tak non-stop tę Ekstraklasę wygrywałem i potrójne korony oczywiście wpadały, Super Puchar, Ekstraklasa i Puchar Polski i w jednym sezonie trafiło mi się wygrać nawet Ligę Mistrzów. To był sezon 21-22. Teraz by się przydało tutaj zobaczyć, czy jest tutaj, bo tu wygrałem w meczu z Manchesterem na stadionie Old Trafford. Troll jako kibic Liverpool to był genialny moment.
Ale to w ogóle było niespodziewane, że tak mi się udało wygrać tamten sezon. Okej, tu mamy chyba wszystkie grupy. Byłem w grupie z Juventusem, Leverkusen i Porto. Potem mogę sobie zobaczyć dalej. Faza grupowa. Pierwsza runda eliminacyjna, tu wygrałem z Manchesterem City. Potem w ćwierćfinale wygrałem z Arsenalem. W półfinale wygrałem z Chelsea. No i w finale wygrałem z United. Ogólnie to był taki chyba pierwszy sezon w Lidze Mistrzów, bo poprzednio grałem w Lidze Europy, bo odpadałem w grupie Ligi Mistrzów i w Lidze Europy nie wychodziłem zbyt wysoko, nie dochodziłem do finałów, nie dochodziłem do półfinałów. A tu w Lidze Mistrzów taki jeden sezon się zdarzył, że do finału doszedłem. Jeżeli chodzi o inne miejsca, bo tu oczywiście doszedłem chyba do półfinału, nie, nawet do ćwierćfinału nie doszedłem, doszedłem. No potem United przeszło tutaj, bo wzięło rewanż. I w ostatnim sezonie bodajże odpadłem w półfinale również z United. A to w ogóle było ciekawe, bo pierwszy mecz wygrałem 3-0 u siebie, a drugi, nie, pierwszy mecz 3-0 na wyjeździe, a drugi mecz 4-0 wygrał United u mnie. Ciekawy dwumecz, nie wiem jak to do tego doszło. Dobra, przejdźmy może do taktyk. I tak, taktyka podstawowa to jest tiki-taka. Oczywiście w tej karierze jeszcze nie za bardzo ogarniałem, więc testowałem sporo taktyk, ale ta tiki-taka to jest genialna taktyka, oczywiście teraz tego nie zobaczycie wszystkiego. Ale to jest taktyka nastawiona na posiadanie piłki, oczywiście. Jest jeszcze ta taktyka, która jest bardzo taka połączona troszkę z gegenpressingiem w stylu Jurgena Kloppa. Jak widzicie, zawodnicy na bokach obrony są bardzo nastawieni na wejście wysoko i Cancelo i Danilo są właśnie takimi zawodnikami, którzy to potrafią robić. Obrońcy grają piłką, mamy walczącego zawodnika, mamy rozgrywającego, mamy tutaj kolejnego rozgrywającego, fałszywego napastnika i kolejnych zawodników tutaj do ataku. Ogólnie ta taktyka wygrała sporo mi meczów. To taktyka, która jest polecana na zawodników grających z klubami o wyższej renomie. Jeżeli chodzi o renomę, to za chwilę zobaczmy może jak tutaj się prezentuje sztab szkoleniowy, bo w tym sztabie szkoleniowym jest sporo znanych twarzy. Jest na przykład, jeżeli ktoś kojarzy z Legii Warszawa, jest pal Arne Johansen, czyli były asystent Berga w Legii. Jako asystent w Jagiellonii spisuje się całkiem przyzwoicie. Jest Nuno Claro jako trener bramkarzy, możecie kojarzyć go. Jest też kilku zawodników innych znanych. No na przykład Carlitos, który grał kiedyś w FC Basel, jest naszym menedżerem U18. Zależało mi na to, żeby mieć dobrego menedżera U18, który zna się na swoich biznesach, żeby tych juniorów dobrze prowadzić. Jest Pedro Ferreira, którego możecie kojarzyć na przykład ze skautowania w Benfice, jest teraz skautem w Jagiellonii. Ogólnie jeżeli chodzi o statystyki kariery, to możecie zobaczyć, mam 541 rozegranych meczów, 402 wygrane, 71 remisów, 68 porażek, 1332 zdobyte gole, 407 straconych. Najlepsze stosunki mam z Guardiolą, z Tymińskim, z Bayerem, z Lewskim i Fabiańskim. Najgorsze ze Skorżą, Mandryszem, Zidanem. Zidan w ogóle dlaczego? Zidan był trenerem Wisły i Lechii. I to krótko po tym, jak zacząłem karierę. I z Pazdanem. Pazdan oczywiście jeszcze wtedy grał w Jagiellonii, ale się z nim pokłóciłem, bo nie chciałem mu pozwolić odejść. I za darmo poszedł do Witezy, bo odrzucałem licznie jego oferty transferowe. Chciałem jak najwięcej na nim zarobić, ale jak się okazało, się przeliczyłem i musiał odejść Pazdan za darmo. Obecnie Ekstraklasa znajduje się na pozycji 11 w całym świecie. Wyprzedziliśmy ligę belgijską, szwajcarską, grecką, chorwacką. Jest tu kilka innych lig. Aktualnie liga angielska jest na topie. Liga, no tutaj akurat jest już wszystko jasne. Powoli staram się wejść do pierwszej dziesiątki. Jest jedno miejsce do przejścia, liga turecka. Ale od kilku sezonów nie możemy jej się tutaj dobić, bo ukraińska z kolei awansowała, a to oznacza, że turecka może za chwilę być dogoniona. Ma 3,5 gwiazdki, więc to jest kwestia chwili. Jeżeli chodzi o kluby, to my jesteśmy już w tym gronie ścisłym. Wiem, że awansowaliśmy dosyć sporo przez ostatni rok. Byłem koło 50. miejsca, teraz jestem w czołówce. Legia też bardzo wysoko. Ogólnie polska piłka poszła do góry. Wszyscy piłkarze polscy teraz są bardzo dużo warci. Ogólnie jeżeli chodzi o współczynnik, Jagiellonia jest na 13 miejscu w całym świecie. Arsenal jest na pierwszym. United, Juventus, Barcelona, Real i tu Liverpool jest dosyć wysoko, więc Rodgers jednak taki zły nie jest. Wyprzedziliśmy na przykład Borussię, Ajax, Leverkusen, Milan. Jesteśmy blisko Tottenhamu.
Jeżeli chodzi o współczynnik, to jeszcze nie jestem pewien, czy jestem w pierwszym koszyku. Chyba nie jestem w pierwszym koszyku Ligi Mistrzów, ale wskoczyłem chyba o koszyk wyżej, bo po tym jak sam wygrałem Ligę Mistrzów, to nawet współczynnikiem się mieściłem zaledwie gdzieś w trzecim koszyku. Teraz jak najbardziej mogę nawet chyba do drugiego wejść. No bo sami widzicie, jak ten współczynnik wzrastał. Jeżeli chodzi o finanse, to jesteśmy tutaj na miejscu 24, to wiadomo, bo nie jesteśmy marką, która potrafi zarabiać, bo Ekstraklasa aż takich zysków nie potrafi generować, ale warto zwrócić uwagę, że wyprzedzamy kilka znanych marek. Jeżeli chodzi o marki, to możemy zwrócić uwagę, że mamy współpracę z Crystal Palace, z Olanenze i z Zenitem, czyli mamy prawo pierwokupu z tych wszystkich klubów, o ile oczywiście mamy pieniądze. No bo jest oczywiście tutaj jest co brać, bo w Zenicie jest sporo talentów, w Crystal Palace też się jakiś talent znajdzie, możemy też bez problemu tam swoich piłkarzy wypożyczać i tak to by wyglądało. No i cóż, to było tyle w tym filmie, bo chciałem wam przedstawić moją sytuację Jagiellonią i mam nadzieję, że wam przedstawiłem. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Oczywiście piszcie w komentarzach, mogę wam pokazać, nie wiem, jakiś stream zrobić z tej kariery, jeżeli macie jakieś specjalne prośby, to mogę wam w streamie pokazać więcej, bo oczywiście to mogę gadać i gadać, ale też trzeba mieć umiar. Dziękuję wszystkim za oglądanie, lajkujcie, subskrybujcie, napis out.